Połączenie dwóch analogowych sekwencerów polirytmicznych z dwoma trzygłosowymi oscylatorami w formie systemu modularnego pozwala uzyskać niebanalne efekty muzyczne. Instrument ma klasyczną formę, znaną z wcześniejszych produktów Mooga, i wymiary pozwalające na jego montaż w Euroracku lub dedykowanej szafce na trzy instrumenty tego typu. Jest zasilane zewnętrznym zasilaczem 12V i ma monofoniczne wyjście liniowo-słuchawkowe. Wyzwalania dźwięków możemy dokonać przyciskiem trigger, wbudowanymi sekwencerami czterokrokowymi, podając sygnał MIDI albo komunikaty napięciowe CV i gate. Instrument można w dość szerokim zakresie integrować z innymi elementami Eurorack, wykorzystując zarówno jego moduły, jak i kompleksowo sterując pracą. Mamy poczwórne, czterokrokowe sekwencery analogowe, z których każdy jest przypisany do oscylatora z dwoma niezależnie strojonymi suboscylatorami. Sygnały z ogółem sześciu źródeł dźwięku są miksowane w dowolnych proporcjach, sumowane i trafiają na wspólny filtr oraz obwiednie głośności. I to jest cały szkielet, na którym osadza się ten instrument, rozbudowany następnie o szereg dodatkowych opcji i modularną funkcjonalność. Jest on sześciogłosowy, a każdy z głosów można wyprowadzić niezależnie, bez udziału filtru i obu obwiedni. Prześledźmy sposób działania tego syntezatora od samego źródła, czyli oscylatora. Ustawiamy czasy ataku VCA i VCF oraz rezonans na minimum, cutoff i EG filtru na maksimum i obie gałki decay na 1/3 zakresu. Wyciszamy głośność oscylatorów, zostawiając jedynie VCO 1 level na około połowę. Żaden z podświetlanych przycisków nie powinien być aktywny. Ton możemy wyzwalać przyciskiem trigger. Oscylator zasadniczo generuje dwa przebiegi. Prostokątny i piłokształtny. W położeniu środkowym natomiast powstaje kombinacja piły i prostokąta, w ramach której słyszalny jest też pierwszy suboscylator, nawet mimo tego, że jego wyjście jest ściszone. Przy tym ustawieniu oscylatora wysokość dźwięku suboscylatora pierwszego jest kwantyzowana harmonicznie do tonu zasadniczego. I to jest właśnie ten efekt, od którego instrument wziął swoją nazwę. Podobnie działa drugi suboscylator, choć jego ton nie pojawia się w sygnale oscylatora głównego. Kwantyzacji pod względem wysokości dźwięku możemy też poddać wysokość tonu oscylatora z uwzględnieniem 12 i 8-stopniowej skali temperowanej oraz naturalnej. Z pojedynczego oscylatora możemy zatem wydobyć trójdźwięk oktawowy, kwintowy, tercjowy i tym podobne. Sytuacja zaczyna się kreatywnie gmatwać, gdy weźmiemy pod uwagę obecność poczwórnego sekwencera. Dla oscylatora pierwszego będzie to sekwencer 1. Możemy ustawiać wysokość każdego głosu sekwencji regulatorami step.
Indywidualne tempo tej warstwy regulujemy potencjometrem rytm 1. Możemy uruchomić jeszcze 3 takie warstwy, każdą z własnym regulatorem tempa. Otworzymy 2 suboscylatory. Gdy przyciskami sub 1, sub 2 przypiszemy sekwencer także do suboscylatorów, to ich wysokość dźwięku zacznie się zmieniać w sposób zależny od ustawienia proporcji między oscylatorem a suboscylatorami. Wszystko nabiera jeszcze innego kolorytu harmonicznego, gdy przyciskiem seku oct zaczniemy zmieniać zakres oktawowy sekwencera. Wszystko powyższe obowiązuje również dla drugiego oscylatora z suboscylatorami. Oraz przypisanego do niego sekwencera, także działającego w 4 warstwach. Jeśli mamy problem z dostrojeniem poszczególnych głosów, to warto zatrzymać odtwarzanie sekwencera, a następnie przyciskami Next i Trigger wyzwalać każdy kolejny krok sekwencji, ustawiając optymalne interwały. Zróżnicowania rytmicznego można dokonać poprzez aktywowanie innej konfiguracji warstw, a muzycznego 4 regulatorami step.
Wykorzystując subharmonikona w naszym studiu, możemy dokonać nagrania partii subbasowej, następnie tej samej partii z odfiltrowanym sygnałem z dużym rezonansem, po czym zsumować obie partie, poddając drugą partię rozszerzeniu w przestrzeni.